Dobry wieczór. To już drugi dzień naszego festiwalu poezji śpiewanej w Kerzycy Leśnej. Wczoraj mogliśmy usłyszeć młode talenty, a więc osoby, które przybyły do nas z Żar, z Międzyrzecza, także i z Zielonej Góry, gdzie dzieliły się swoją twórczością, śpiewając poezję, którą kochają, która jest w ich sercach. Mogliśmy też usłyszeć zespół Arcanto, który poprowadził nas ścieżkami Edwarda Stachury, także śpiewając poezję innych współczesnych poetów, czy też właśnie i muzyki, i poezji zagranicznej. I moi drodzy, dzisiaj ten kolejny dzień, który wpisuje się w te nasze kerzyckie wydarzenia. I w związku z festiwalem poezji śpiewanej w Kerzycy Leśnej ksiądz biskup ordynariusz Stefan Regmund, ponieważ nie mógł uczestniczyć wraz z nami w tym festiwalu, skierował do nas takie słowa. Dziękuję za informację o kolejnym już festiwalu poezji śpiewanej nad jeziorem w Kerzycy Leśnej. Przedsięwzięcie to z jednej strony stanowi cenną inicjatywę kulturalną oraz przyczynia się do integracji lokalnej społeczności. Z drugiej natomiast posiada wyraźną inspirację chrześcijańską, a jego przygotowanie angażuje środowisko parafian i innych grup społecznych. Z tych powodów chętnie obejmuję Festiwal Poezji Śpiewanej nad Jeziorem moim honorowym patronatem. Organizatorom i uczestnikom festiwalu udzielam pasterskiego błogosławieństwa oraz powierzam ich w stawiennictwo Najświętszej Marii Panny z Rokitna i pierwszych męczenników z Polski, patronów diecezji. Moi drodzy, chciałbym bardzo serdecznie powitać tutaj wśród nas w tej aurze lasu i klimacie jeziora naszych lubuskich poetów. Witam bardzo serdecznie, gorąco laureatów lubuskich Wawrzynów. Pana Czesława Sobkowiaka, pana Zbigniewa Kozłowskiego, pana Czesława Markiewicza. Jest to pan redaktor z Radia Zachód, który dzisiaj poprowadzi dalszą część wieczoru. Witam bardzo serdecznie z Gorzowa pana Ireneusza Krzysztofa Szmita, który jest także prezesem Gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz redaktorem naczelnym Pegaza Lubuskiego. Pragnę także serdecznie powitać pana Alfreda Siateckiego. Witam gorąco serdecznie panią Marię Wasik, pani dyrektor Biblioteki Cypriana Kamila Norwida w Zielonej Górze. Wśród nas także witam panią Jadwigę Ambroziak, która wczoraj dzieliła się także z nami swoją twórczością. I chciałbym tak serdecznie podziękować na początku właśnie za to, że mogliśmy usłyszeć o tym wydarzeniu w różnych mediach. Także serdecznie dziękuję panu Kazimierzowi Czub, który prowadzi portal społecznościowy Ziemi Międzyrzeckiej. Tu jest piękne logo. O tych wszystkich wydarzeniach mogliśmy i wcześniej usłyszeć i zobaczyć różne właśnie filmy, wywiady, a także po tym dzisiejszym wydarzeniu i wczorajszym będziemy na portalu społecznościowym wiele przeczytać ciekawych informacji. Dziękuję także właśnie Radiu Zachód, które nas w jakiś sposób prowadziło, albowiem sam byłem też i brałem udział w audycji z Zygmuntem Kowalczukiem i także ileś razy można było usłyszeć o naszym festiwalu właśnie w Radiu Zachód. Dziękuję także gościowi niedzielnemu za to, że wczoraj z nami byli i też właśnie powstaną kolejne artykuły, które w jakiś sposób będą mówić o tym wszystkim, co tutaj działo się tu wśród nas przez te dwa dni. I moi drodzy, chciałbym bardzo serdecznie także powitać i podziękować za obecność wśród nas profesorom, wykładowcom z Zakładu Animacji, Kultury i Andragogiki z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam serdecznie, gorąco wśród nas panią doktor Małgorzatę Olejarz. Serdecznie witam gorąco pana profesora, doktora habilitowanego Bogdana Idzikowskiego
oraz panią dr Sylwię Słowińską. Wszystkich wymieniłem? Wszystkich wymieniłem. Moi drodzy, gwiazdą dzisiejszego wieczoru będzie właśnie Maciej Wróblewski. Także witamy go wśród nas, że zgodził się przyjechać, aby w tej dawnej bazie powojskowej, czyli wojsk niemieckich i radzieckich, żeby wybrzmiały jego i pieśni, i piosenki, i niech to służy i nam, niech także będzie radością naszych serc. Życzę wszystkim właśnie tutaj obecnym miłego wieczoru i zapraszam, by wyciszyć swoje serca i wziąć tym wszystkim, co tutaj zobaczymy, usłyszymy, tak całym sobą, całym sercem udział. Dobrego wieczoru. Dzień dobry Państwu, witam w imieniu literatów. Sądzę, że zaczniemy od tego, iż bardzo króciutko się przedstawimy. Poproszę kolejno może pierwszego z nas, pierwszego, czyli siedzącego najbliżej, Czesława Markiewicza. Dobrze. Proszę. Kilka słów o Czesławie. Urodził się w Zielonej Górze, rodowity zielonogórzanin. Żeby wszystko wymienić, poeta, krytyk literacki, eseista, prozaik. I prozaik dorywczo. Aktualnie od lat zresztą dziennikarz Radia Zachód. Zdobywca lubuskiego Wawrzynu Literackiego w 1996 roku, a wcześniej jeszcze takiej ciekawej nagrody dla młodych, zielonogórskie, nie, Zielone Grono. Coś takiego było. Przede wszystkim mnóstwo tomików poezji, sporo artykułów krytycznych, bardzo dużo esejów na tematy różne. Czesław jest osobą, jakby tu nazwać, niesfornym dzieckiem literatury zielonogórskiej. Dlaczego? Nie tak dawno w Pulsie, jest to taki miesięcznik literacko-gospodarczy Zielonej Góry, napisał, że gdyby komuś przyszło do głowy stawiać Cześkowi pomnik, czy nazwać jakąś ulicę jego imieniem, to on nie chce. Taki jest. Przy okazji nie należy do żadnego stowarzyszenia literackiego, ani do ZLP, czyli Związku Literatów Polskich, ani do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Sądzę, że dlatego, iż łatwiej mu wtedy startować jako niezrzeszonemu w konkursach literackich, w których bardzo często bierze udział, a może z innego powodu. Bardzo proszę, żebyś ewentualnie jeszcze rozszerzył, co chciałbyś od siebie dodać. Ja może kilka słów, żebyście Państwo nie byli zdezorientowani w formule dzisiejszego wieczoru, to tak to mniej więcej będzie wyglądało, że Zbigniew będzie mówił kilka słów o nas, literatach, potem każdy z nas będzie prezentował swoje utwory, a pomiędzy będzie pojawiał się Maciej Wróblewski, o którego twórczości, tej przedstawianej tutaj, ja będę kilka słów mówił. Także teraz o sobie nic dodać, nic ująć, poza tym, że jeśli chodzi o ten pomnik, o ulicę, to ważny jest kontekst. Chodzi o to, że w Gorzowie aktualnie stawia się pomnik niejakiemu Kazimierzowi Furmanowi, na pewno wybitnemu poecie, ale taka mała złośliwość życia codziennego, chichot historii, że za życia miał mnóstwo problemów zwyczajnych, egzystencjalnych, do tego stopnia, że mimo załatwienia mu pod koniec życia mieszkania komunalnego, bywało, że palił parkietem. Być może była to prowokacja poetycka, a być może konieczność życiowa. I ja po prostu postulowałem, że zamiast stawiania mi pomnika, postuluję, żeby urzędnicy dawali mi 100 zł za każde publiczne wystąpienie, albowiem wycierając sobie twarz, nie używając brzydkiego słowa gębę, mówiąc o środowisku, a to środowisko często, przedstawiciele, często wybitni poeci, żyją na granicy takiej paranoi egzystencjalnej. I tyle. I teraz w myśl tej konwencji proponuję zacząć od siebie, tak? To znaczy chwileczkę, nie. Może najpierw wszyscy się przedstawią. A właśnie. To znaczy tak, dowodzi właśnie. Bardzo bym prosił, Ireneusz Krzysztof Schmidt. Mieszka w Gorzowie. Opoka gorzowskiej literatury, chyba no, najstarszy wiekiem i doświadczeniem. Senior. Senior. Twórczości gorzowskiej. Absolwent i Politechniki Szczecińskiej, polonistyki w Poznaniu,
i przy okazji studium teatralnego, co się odbiło na jego późniejszej twórczości. Mimo urodzony w Zgierzu, przepraszam, o nie dodałem. Mieszka oczywiście w Gorzowie. Ale śledzisz świat w Szczecinie. Tak, ale to już przedtem, dobrze. Przede wszystkim poeta oraz twórca życia literacko-kulturalnego w Gorzowie. Tutaj ksiądz Jacek już wspomniał o Pegazie Lubuskim, to jest aktualnie. Poprzednio był Arsenał Gorzowski, miesięcznik literacki i też pan Ireneusz go prowadził, że tak powiem. Z małżonką, która siedzi w drugim rzędzie. Tak, najpierw pisał wiersze, znaczy parał się poezją, być może dzięki małżonce Krystynie Kamińskiej. Ostatnie pozycje wydane pana Ireneusza, wspólnie zresztą z panią Krystyną, to są rzeczy o teatrze, zwłaszcza gorzowskim. Tak, dziękuję bardzo. I bardzo proszę, parę słów, gdyby pan coś chciał jeszcze dodać. No, w zasadzie to taki bardzo pobieżny życiorys. Obszerne są na ostatnich stronach każdej mojej książki, także jak się państwu spodobają moje utwory, to zapraszam, może w księgarni coś jeszcze znajdziecie. Wawrzyn Lubuski uzyskałem w 2006 roku za tę książeczkę pod tytułem Ludzkie pojęcie. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że nie powiedziałem. Wawrzyn Lubuski otrzymali wszyscy tu obecni literaci, także to jest no, najwyższa nagroda w naszym województwie za książkę wydaną w konkretnym roku. Bardzo proszę, Alfred Siatecki. Obojętnie, ale to już niech będzie nie tak. Nie udało powiem. Się, miało być inaczej. Miało być inaczej. Urodzony w Kostrzynie, czyli na ziemi lubuskiej. Absolwent przede wszystkim, nie wiem, szkoła rolnicza, wyższa szkoła rolnicza, tak, tak to się nazywa, przyrodnik z wykształcenia i literat. Z tym, że to się wiąże chyba z jego początkową twórczością, ponieważ pierwsze książki pana Alfreda, ponad 20 wydanych, należały do nurtu tak zwanej literatury chłopskiej, czyli do z życia PGR-u i tym podobne. Później były pisane kryminały, znane w całym kraju. Przypomnę państwu chociażby trzy tytuły takie podstawowe, Gość z Volkswagena, Jubel czy też Zmowa pułkowników. Następnie pan Alfred napisał bardzo ciekawą książkę, w której no, zastosował ewenement. Ponad 100 stron książki było ujęte w jednym zdaniu. Znaczy jedno zdanie miało, tak się rozciągnęło na ponad 100 stron. To była książka A jednak będzie noc poślubna. Później to świadczy o różnorakich czy szerokim spektrum zainteresowań po kryminałach. Pan Alfred zajął się twórczością regionalną w pewnym sensie. Jego słynne, przynajmniej wśród nas, Klucze do bramy, Klucz do bramy drugi, trzeci i czwarty traktują o przeszłości ziemi lubuskiej. Są to wirtualne, powiedziałbym, wywiady z osobami, które miały jakikolwiek wpływ na życie ziemi lubuskiej, na jej historię lub też tutaj żyły i przez to rozsławiały tę ziemię, ale są to osoby, które już od dawna nie żyją, na przykład Bolesław Chrobry i wiele innych postaci historycznych. Polecałbym serdecznie te książki dla miłośników historii ziemi lubuskiej. Są to takie wyimaginowane wywiady. Natomiast w międzyczasie trafiła się książka Psie kochanie, zupełnie zwykła, uczuciowa, przeurocza książka o zwierzętach, o psach, którą również można polecić dla młodzieży. A ostatnio chciałbym państwu, w ubiegłym roku bodajże był wydany Szajbus, książka sensacyjno-polityczna, traktująca no, o tym, co my widzimy, ale w kuluarach medialnych, czyli o wszystkich, no wszystkich nie, ale o wielu przekrętach, o życiu polityków. I w związku z tym takie żartobliwe pytanie, panie Alfredzie, czy pan się nie obawia, nie wiem, powodów, nie powodów, tylko podania do sądu, czy też wręcz, no to już przesada, tak? Ten seryjny samobójca to pewnie panu nie grozi, ale że ktoś się może czepiać z tych znanych polityków, przynajmniej znanych w województwie, jeżeli rozpozna tam siebie. Znaczy obawiam się, no, ale to tak jest fajnie, jak autora pozwą do sądu, postawią, sąd jest nierychliwy,
sprawiedliwy i za 2-3 lata kwestię rozstrzygnie. W tym czasie napiszę kolejną książkę z kolejnymi postaciami. Znowu ktoś się odnajdzie i tak się będzie ciągnęło do grobowej deski. Dziękuję bardzo. A może teraz ja? Bardzo proszę. Zamienimy się teraz w tej pozycji. Państwu przedstawiał tę część pisarzy, którzy przyjechali z Gorzowa i Zielonej Góry. Zbigniew Kozłowski przyjechał z Żar. Mieszka w Żarach. Z wykształcenia jest właściwie ekonomistą. A z zawodu, zamiłowania i z pasji, chcę tak to ładnie nazwać, ale powiem po prostu książkarzem. Bibliotekarzem. Lubi książki. Ekonomista pracujący w bibliotece. W Bibliotece Żarskiej aktualnie. A lubi te książki na dwa sposoby. Pierwsze są to książki, które napisał i książki, które przeczytał. O tych napisanych. Napisał kilka powieści dla młodzieży. Powieści z tekstem historycznym, tak jakby to był Henryk Sienkiewicz współczesny, dla młodzieży, takiej jaka tu siedzi w tej sali na powietrzu przed nami. I napisał, tu uwagę Państwa zwracam na to, dwie książki pod hasłem Legendy lubuskie. Bardzo mi się te książki podobają, ponieważ są to opowieści o naszej, tej najbliższej ziemi z takim historycznym zacięciem i jednocześnie no, na wesoło i poważnie. Wśród tych legend w tomie drugim są dwie legendy międzyrzeckie. Ja nie będę opowiadać o tych legendach, bo się domyślam, że w kolejnej części pan Zbigniew Kozłowski fragment jednej z legend państwu przytoczy. To ja tyle. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze jeden spośród nas, Czesław Sopkowiak. Bardzo proszę. Przede wszystkim poeta, oprócz tego krytyk literacki, przepraszam, autor opracowań i powiedziałbym wychowawca i pomocnik, sprawczy bardzo wielu początkujących poetów. Urodzony w Jaromierzu koło Wolsztyna, studiował we Wrocławiu, mieszka w Zawadzie koło Zielonej Góry. Pisze przede wszystkim poezję, wiersze. Kilkanaście, przepraszam, jeżeli się pomylę, ale kilkanaście tomików poezji. Z tego dwa razy nagradzany Wawrzynem Lubuskim w 1997 i 2003. Autor wielu innych nagród. Poeta, który żyje tak trochę ponad czasem. To znaczy jego wyobraźnia krąży gdzieś tak wyżej w drzewach. Bardzo proszę, może coś byś jeszcze Czesiu dodał od siebie? Ja myślę, że na początek to jest wystarczające wszystko. Ja cieszę się bardzo, że jestem w Kęszycy Leśnej. Pierwszy raz dzięki temu właśnie, że ksiądz Jacek zaprosił mnie osobiście, zajeżdżając kiedyś do mojego domu, niespodziewanie bardzo. No nigdy bym tutaj nie przybył, gdyby nie właśnie taki zbieg różnych okoliczności. Bardzo się cieszę. Dziękujemy Państwu bardzo, że nam umożliwiliście przedstawienie się. W tej chwili jeszcze zaczniemy od tego, który będzie prowadził ciąg dalszy z panem Maciejem Wróblewskim, czyli Czesława Markiewicza, odczyta jakiś fragmencik swojej twórczości. Potem pana Macieja przepraszamy, ale sądzę, że to jest uzgodnione, że w trakcie, kiedy będzie chciał złapać oddech, to jeszcze każdy z nas przeczyta jakiś tam swój fragmencik. W tej chwili bardzo proszę i o prowadzenie, a najpierw przeczytanie fragmentu swojej twórczości Czesława Markiewicza. My dziękujemy bardzo. Tylko trzy teksty przed pierwszym kontaktem z państwem Macieja Wróblewskiego. Przeczytam państwu trzy teksty z najnowszej swojej książki. Tytuł dość prowokacyjny, 80. urodziny Marilyn Monroe. Książka okazała się w ubiegłym roku i przypadkowo tak się złożyło, że gdyby Marilyn żyła, miałaby dokładnie 80 lat w 2011 roku. A to przypadek, bo ta książka zbierała się przez kilka lat. Wiersze chyba pasujące do aury takiej zadumy, nawet eschatologicznej, głęboko chrześcijańskiej, nie chcę mówić katolickiej, religijnej w każdym razie. Płynne życie lub plaża nudystów. Nie nazywam tego utrwalaniem pamięci. Zwyczajnie, kiedy matce cierpną od klęczenia kolana, nacieramy je spirytusem.
Ojciec upaja się oparami i cierpnie mu czoło. My tylko utrwalamy ich cierpnięcie. To jedyna transcendencja mojej wyobraźni. Potem syn wkłada mi palec w oko i wrzeszczy, chcę to zobaczyć. Dlatego zostajemy uwięzieni. Każdy pożądający marzy o automacie, który pierze, gotuje, kopuluje i usuwa ciążę. Niemniej konsumujemy. W brzuchu otwierają się małże, szczekają żywe psy. Poza tym wszystko normalnie gnije. Zwyczajne ruiny po horyzont. Jednak pytanie po co albo dlaczego jest pytaniem o bogów. Poszukiwanie odpowiedzi jest diabelskim paktowaniem. Dlatego coraz częściej słyszę ojcze, coraz rzadziej tato. Coraz więcej sąsiadów przenosi się z tablicy ogłoszeń do rubryki zgonów. Wszystko płynie, brak przekazu ze stacji naziemnych. Odpadająca lamperia, kawałki paznokci na czerwonym dywanie. Wszystko proste, jak cisza nocna albo niezakłócanie porządku po 22. Nie ma dobrej ani złej śmierci. Jest śmierć zwyczajna, jak trzecie lub drugie śniadanie, kolacja w 13 lub we dwoje, wakacje w Mandżurii lub w Augustowie. Zostaje kurz na bibelotach, czerstwy chleb, szczęśliwe zaniki pamięci. Pieta RP globalna. Matka z martwą chusteczką do nosa, z ostatnią z niemożliwie pachnących oriflam przeszłości, gdyby rozwarła odrobinę wyobraźni, nie byłoby mnie tutaj między ę i ą, za horyzontem reszty nosówek płucnych, przez które obszczekują mnie wszystkie martwe psy nie z tej ziemi. To nasza matka grzebie chusteczką w otwartej ranie mózgu, jak sztandarem wymachuje małą dziewczynką w poplamionej sukience, oddaje się nieznanemu archaniołowi, jakby połykała Bóg wie co. I są dzieci wyciszające krzykiem podejrzenie o niepokalanie in vitro. Jest czas, który jak zwykle ma czas na wszystko i jest nieograniczona alimentacją przyszłości niechybność. Dzisiaj w moim domu gnije nawet sztuczna gruszka. Wczoraj ojciec wyłącznie się mylił. Od miesięcy uśmiecha się tylko martwy papież. A ja przykładam co dzień szklankę do ściany, jakbym rozpoczynał prawdziwe życie co roku, poklepywał z rozpędu w bezwolnych chwilach świat po ramieniu, na dnie perli się westchnienie milczącego w obcym języku sąsiada. Wszystko tak samo, wszyscy tak samo gadatliwi, tak samo sami na krawędzi nieba. Matka przykrywa chusteczką oczy pod wieczór, albo jej syn gasi światło, słychać tylko szept i szelest ledwie uchylonych warg. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ani jednej kropli krwi, jednej zgłoski, łzy, potu, nieodmiennej śmierci. Gwoździe powypadały przedwczoraj w czerwcu albo w innym grudniu. Nasza matka rozkłada paradnie ręce na skrzyżowaniu. Żywa eschatologia, chłeptanie żywicy. Ojciec rozpada się w nieskończonym śnie. Żyje tylko nienagannie zużyta głaskaniem pod włos ręka. Spuszczam psy z łańcuchów i otwieram go na oścież. Na stole w gościnnym przeżyła rozpoczęta butelka Porto. W jego oczach zachwita mgła, zielenieją pasemka krwi. Ocalały, niepotasowane karty do brydża, niepogrzebany listek środków przeciwbólowych. Wreszcie mogę powiedzieć tato. On musi rozpoznać to właściwe słowo, którego nie dotknął żadnym swoim żywym organem. Z matki ulatnia się coraz więcej matki. Zostaje tylko to, co niezbędne. Pretensje i ostatnie westchnienie. Żywe psy, chociaż ślepe, trafiają za każdym razem do jej nieskończenie nieruchomych stóp. Jakby pozbywała się złośliwie szpiku. Niczego nie chcę od jej bogów, bo nie rozumiem, po co to znikanie matki z matki. Jakby odlatywały blade motyle. Więc widzę szklankę mleka, a myślę mamo. Nie ma jej na dnie żadnej z butelek po samotnych wódkach mojego świata. Jakby nagle miała stamtąd wyskoczyć odczarowana z przezroczystości. Teraz zamieniam ich na martwe zaimki osobowe. Wściekły, bo sobie poszli, albo tylko na chwilę odeszli w beznadziejnie nieznanym kierunku. To tyle. I to jest ten moment, w którym na scenie powinien pojawić się Maciej Wróblewski. Zanim dojdzie Maciej Wróblewski, to w tym pierwszym pojawieniu się Maćka Wróblewskiego obok pieśni patriotycznej, mówiąc najoględniej, Józefa Węgrzyna, usłyszymy także teksty Adama Asnyka i Juliana Tuwima. Tuwima przedstawiać nie trzeba. Poeta lekturowy, poeta genialny. I skoro dzisiaj tak nas rozpytywano podczas takiego krótkiego spotkania dziennikarskiego z miejscowym dziennikarstwem o lokalność, to Tuwim, który spędził dużą część życia w Łodzi, był w Stanach Zjednoczonych, wrócił do Polski. Tę Łódź tak sobie ukochał, że wszyscy znamy Kwiaty Polskie. Genialny poemat po panu Tadeuszu Mickiewiczu. To chyba najgenialniejsza rzecz napisana mową wiązaną
regularną. A z Asnykiem wiąże się coś, co jest bardzo aktualne, coś, co zostało zapomniane. Mianowicie, no poeta jest raczej zapomniany, tak to powiedzmy. Ale moje pokolenie uczyło się wierszy właśnie między innymi Asnyka na pamięć. I ja zapamiętałem taki fragment Asnyka, który jest strasznie aktualny w tym sporze dzisiejszym, czy powinniśmy być wierni temu, co nam dyktuje romantyzm, paradygmatowi romantycznemu, że powinniśmy wiecznie cierpieć, czy powinniśmy zapomnieć o tym cierpieniu i żyć przeszłością. Asnyk pisał, to pamiętam chyba z trzeciej klasy szkoły podstawowej. Daremne żale, próżny trud, bezsilne złorzeczenia, miliony kształtów, żaden trud, nie wrócić do istnienia, trzeba żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść, z uporem stroić głowę. Słowa bardzo aktualne. A dowiedziałem się o Asnyku przed 10 minutami. W każdym razie, problem z tym Asnykiem polega na tym, że być może opacznie przez TRZ, a nie CZ, zapamiętałem to na całe życie, bo ten spór odżył dzisiaj. Przecież my wszyscy, to nie ma sporu politycznego, to jest spór bardzo pryncypialny właśnie. Co ma być, co to jest dzisiaj patriotyzm? To zapomnienie, czy to wyjście naprzód z przeszłością? A ja myślę, że najistotniejsze jest trafienie w ten moment między zapamiętywaniem, a zapominaniem. Jeżeli w to trafimy, będziemy Europejczykami. Maciej Wróblewski, Józef Węgrzyn, Julian Tuwim, Adam Asnyk. Zapraszamy. Ej, się rozczarujecie, panowie. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Serdecznie witam. Jest mi niezwykle miło u Państwa zagościć dzisiaj. Zanim zacznę śpiewać, mały wstęp. Chciałem przeczytać takiego maila, którego dostałem miesiąc temu. Kochany Maciusiu, to do mnie znaczy się, jak co roku od wielu lat usiłuję organizować z Mozołem Wieczory Poezji w Kężycy Leśnej. W tym roku chciałbym, abyś zechciał porzucić swoją macierzystą Zieloną Górę na kilka godzin i przyjechać zaśpiewać przeuroczej publiczności kilka ze swoich, albo kilkanaście ze swoich pięknych pieśni. Co do honorarium, to sam rozumiesz, że tyle, ile jesteś wart, to ja ci dać nie mogę. Ale tyle, ile ja ci daję, to i tak jest dwa razy więcej, niż ja mogę. Więc nie wybrzydzaj. Przyjeżdżaj. Będzie świetnie i miło. A zresztą nawet te głupie 25 tysięcy, które dzisiaj zarobisz, przydać się na twoje dalsze, hulasze życie. Twój ksiądz Jacek. No to co było robić, moi drodzy? Oto jestem. Zaczynamy zabawę poezją. On tam jeszcze dopisał parę rzeczy, które się nie godzi publicznie, że ja taki poeta jak z kozi tej, no. Ale na końcu wyraził zdanie, że może sobie poradzę. Moje wiersze to coraz częściej proste listy do Pana Boga. Już nie biegam jak dawniej za światem posplątanych, zdradliwych drogach. Już nie szukam za siódmą górą mojej wiedzy o szczęściu człowieka. Przez każdego z nas przecież przepływa najdziwniejszy tajemnic rzeka.
Tyle cierni karecie nam nogi, tyle pytań języki nam wiąże. Mam nadzieję, że zanim upadnę, do twych kolan dobiegnąć zdążę. Że zapiszę najczulej jak umiem twoją miłość do ziemi i ludzi, i że serce się moje niedarmo razem z wami o prawdę tak trudzi. Coraz częściej podnosi mnie z kolan zaufanie do Bożej harmonii. Kiedy stropa na przekór rozpaczy złotą struną ufności mi dzwoni. I wieczory jak sopran wysokie zaplątane w radościach i trwogach. Kiedy piszę z zakątka Beskidu moje listy, do Pana Boga. Sobie taką ściągę zawsze, przynajmniej kolejność piosenek, bo z racji wieku mi się zdarzyło już, że w tym samym koncercie zaśpiewałem tę samą piosenkę po raz drugi. I tak sobie myślę, ludzie tak się śmieją, uśmiechają się, myślę, chyba się podobam strasznie, a to się okazało, że to nie, wcale nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Serce spowiła tęsknota, wierzchły urocze moje sny. Nie powróci już chwila ta złota, pozostaną wspomnienia i łzy. Jako drzewo wichurą targane, nie ma mocy i łamie się już. Tak me serce tęsknotą nękane traci siły wśród życiowych burz. Kto mi samotność osłodzi? Kto mi utuli moje łzy? Kto mi moje cierpienia nagrodzi? Kto tęczowe powróci mi dni? Przyjdź, a burze ucichną szalone. Przyjdź, a wiosna owionie znów mnie. Ty uleczysz me serce zranione. Przyjdź, kochana, cudowny mój śnie. Ty uleczysz me serce zranione. Przyjdź, kochana, cudowny mój śnie. Specjalnie dla mnie, jak się kiedyś poznaliśmy.
30 lat temu. Poprosiłem go, żeby mi spolszczył tekst tej pięknej pieśni, którą na pewno znacie, również po rosyjsku. Tylko raz, tylko raz nazywa się ten romans, a ja ją zaśpiewam po polsku. Chociaż te lasy język rosyjski przyjmowały kiedyś bardzo dobrze, o ile pamiętam. Koniec dnia, czerwonym pachnie winem, szkarłat ciemny przelewa się w czerń. Czy owioniesz mnie znów białym dymem? Niewidzialna, wtopiona we mgłę. Tylko raz czujemy wielkość nieba, wtedy trzeba zastygnąć i trwać. Jestem sam, ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać, tylko raz czuję mi wielkość nieba. Wtedy trzeba zastygnąć i trwać. Jestem sam, ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać. Koniec dnia, czerwonym pachnie winem, ćma sfrunęła dotykiem twych rzęs. Ciebie nie ma, ja też kiedyś minę. I tak wszystko straciło już sens. Tylko raz czujemy wielkość nieba. Wtedy trzeba zastygnąć i trwać. Jestem sam, ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać, tylko raz czujemy wielkość nieba. Wtedy trzeba zastygnąć i trwać. Jestem sam, ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać. Powiedz, powiedz mi, kochana, kiedy weźmiesz ze mną ślub i odsłonisz biały welon, bym mógł dotknąć twoich ust. Mógłbym ci kupować kwiaty, rzucać słońca do twych stóp. Powiedz, powiedz mi, kochana, kiedy weźmiesz ze mną ślub. Jeśli nie zatęsknisz do mnie, poślę parę duchów złych. One zrobią, co im każę, i cię już nie zechce nikt. Jeśli moją nie zostaniesz, poślę parę duchów złych. I na zawsze z nimi będziesz, bo cię już nie zechce nikt. Nikt cię dzisiaj nie obroni,
nie otuli ciałem swym. Nikt nie poda ci już ręki i nie pójdzie z tobą w dym. Bo się każdy duchów boi moich towarzyszy złych, którzy tak działają cicho, że ich nie usłyszy nikt. Jeśli nie zatęsknisz do mnie, poślę parę duchów złych i one zrobią, co im każe i cię już nie zechce nikt. Jeśli moją nie zostaniesz, poślę parę duchów złych i na zawsze z nimi będziesz, bo cię już nie zechce nikt. Wróciliśmy do Maćka, on się pojawi tutaj. Skoro został Czesław Sobkowiak, to zapraszam na scenę do poety, brakuje prozaika. Alfred Siatecki będzie świetnie pasował. A tak a propos lasu, to Maciek powinien się świetnie czuć wśród drzew, bo jest technikiem, leśnikiem z pierwszego wykształcenia. Ale Czesław Sobkowiak może. Dwa słowa tylko. Znowu się powtórzę, bo to powszechnie opowiadam. Czesław już się zżyma, jak o tym mówię. Jeśli gdzieś państwo w antykwariacie natkniecie się na taki piękny tomik wydany bodaj w Ossolineum Wrocławskim, Powieść w odcinkach, bardzo przewrotny tytuł, bo to tomik poetycki. To jest jedna z piękniejszych książek poetyckich, jaka powstała tutaj na ziemi lubuskiej. Czesław Sobkowiak był jej autorem, kiedy miał niewiele ponad 20 lat. Dzisiaj dwa w jednym, bo do 20 dodajmy jeszcze 22 Czesławy Sobkowiaki przed państwem. Dziękuję Czesławowi za piękne wprowadzenie. Trudne czeka mnie zadanie, ponieważ w tak pięknym śpiewaniu, takim żywiole muzycznym, teraz tylko słowo, które będzie niczym innym nie wsparte, tylko moim głosem. Zobaczymy, jak to się uda. Więc to są to, co przeczytam, te wiersze w tej chwili, to są jakby moje w ostatnim czasie napisane rzeczy. Napisałem je świadomie w takiej troszeczkę innej konwencji niż zwykle. W innej konwencji niż zwykle, ponieważ są to wiersze trochę liryczno-erotyczne, trochę miłości, właśnie. Dedykuję je przede wszystkim paniom, które tutaj są. Zacznę od takiego wiersza bez tytułu na razie. Patrzysz na wilgotne kwiaty. Kwiaty patrzą na ciebie. Niebieskie i czerwone, dziecięce i prawdziwe, w otwierającym się poranku. Jeszcze nie odgadujesz, co znaczą senne kolory, dające się przetłumaczyć, lecz niepotrzebna jest wiedza. Biegniemy cichą łąką tamtego słońca dzieci. Nie wiemy, co kiedyś z nami, za stawem, za topolą, za brzozą, jakie ręce, włosy, dotyk, lecz sekret się wyjawi, nowe rzeczy się odsłonią, każdy trafi w swoje życie, w inne już sny i kroki. Też bez tytułu. Nic po nas tutaj nie zostanie. Nie ocali się żadne nasze słowo. Ściany dyskretnie będą milczeć. W zeszycie odwiedzin, data i godzina i rachunek, który nie jest miłością. Dokąd pójdziemy wszędzie spóźnieni po obcej naszym stopom ziemi, w ten ranek, który się zdziwi na nasz widok, i zdyszany pobiegnie zdradzać dalej, tak chętnie byśmy o nim zapomnieli. Jeszcze może jeden, jeśli państwo pozwolą. Też w tym takim klimacie właśnie.
Nie chcę tak iść w to lato do ciebie, ciemną drogą, która nie wznawia obietnic, ciężkie powietrze ramionami rozgarniać, każdego dnia długo oswajać pustkę. Nie jest mi potrzebna taka odwaga. Nie chcę tak patrzeć, ani rozumieć, że ten listek z drzewa szybko spadnie i nie ma chwili większej do wygrania. Nie chcę miłości tak odgadywać, choć na niemiłość zrobiła się moda. Może tyle. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak brzmi prawdziwa poezja. Czesław rozciągał w sposób dość naturalny słowa, ale tak się czyta poezję, będę znowu głupie słowa mówił, poezję jambiczną, to już taki termin krytyczno-literacki, ale to jest poezja zrytmizowana i w ten sposób nadawał melodii wierszowi. To jest Jacek Denel, taki wybitny polski prozaik i poeta, bardzo sobie ceni tego rodzaju poezję, bo twierdzi, że to jest prawdziwa poezja i chyba ma rację. A skoro poezji już trochę było, to czas na pierwszą odsłonę prozy w tych okolicznościach. Dwa zdania o Alfredzie Siateckim. Alfredowi Siateckiemu zawdzięczam zakochanie się swoje w jednym słowie, łozinki. On używa tego słowa dość często w swoich pierwszych powieściach. Zapamiętałem z nich to słowo. I też Alfred, że tak powiem, kocha się w nazywaniu swoich bohaterów. Zapamiętałem, tu są dzieci, to użyję eufemizmu. W powieści Jubel pewne panie, które wykonują najstarszy zawód świata, taką jedną panią z tego miasta opisywanego nazwał Ise tu, Ise tam, razem pisane. Świetne określenie na panie lekkich obyczajów. Ise tu, Ise tam. Alfred, tu kolega mówi, że chyba Japonka. Nie, to tak Alfred właśnie wymyśla. Alfred Siatecki. Ja chciałem Państwu... Słychać. Chciałem Państwu powiedzieć, że mnie zezłościło coś kiedyś. Otóż jeśli pytam kogokolwiek o dzieje Polski, to tak wygląda, jakby historia Polski była w Warszawie, w Krakowie, Lublinie, pod Grunwaldem. Jakby na naszej ziemi, na której Państwo jesteście i ja, czy na środkowym Odrą, nic się nie wydarzyło. Usiłowałem dowieść, że tu się wydarzyły takie same ważne rzeczy, jak tam w Lublinie, pod Grunwaldem czy w Krakowie. Oto kilka przykładów. W Gorzowie, niedaleko stąd, tworzył kompozytor o nazwisku Karl Tajke. Ten sam, który skomponował muzykę najpiękniejszego marsza świata, Alte Kameraden. W tymże Gorzowie, skoro już jestem w Gorzowie, inny pan wyhodował najlepszą jabłoń na świecie, która rodzi owoce nadające się na szarlotkę, Renetę Landsbergską. Nawiasem mówiąc, jego brat był dyrektorem więzienia w Słońsku, w Sonnenbergu ówczesnym. W Dąbrówce, niedaleko stąd położonej, przed wojną był ksiądz, niemiecki ksiądz, którego Niemcy przysłali tam po to, żeby mieszkających Polaków zgermanizował, zniemczył. Okazało się, że Polacy mieszkający w Dąbrówce spolonizowali niemieckiego księdza. Za to dostał się do Dachau, a po wojnie zamiast pojechać do Niemiec wrócił do Dąbrówki i spoczywa dzisiaj na dąbrowieckim cmentarzu. I jeszcze takie dwa przykłady z naszej ziemi. Państwo znacie doskonale tę pieśń Jeszcze Polska nie zginęła. Tam jest taka zwrotka. Mówił ojciec do swej Basi. Ta Basia, którą Wibicki uwiecznił w hymnie Polski, pochodziła ze Wschowy. Była córką Podciaszego Wschowskiego. A, i to ostatni przykład, hymn Niemiec, ten przedwojenny, dawny, ciotko śpiewana jest trzecia zwrotka, Deutschland, Deutschland über alles, został skomponowany w Szprotawie, w Szprotał ówczesnej. I skoro jestem przy tych legendach, ja napisałem 60 opowieści właśnie o takich postaciach, o takich wydarzeniach, które miały miejsce na środkową Odrą. One wszystkie w tytule mają klucz. Klucz do bramy, pierwszy klucz, drugi klucz, trzeci klucz i teraz po niedzieli się ukaże czwarty klucz. Jedna z opowieści dotyczy Fryderyka Chopina. Ponoć 18-letni Fryderyk Chopin, wracając z pewnego spotkania w Berlinie do Warszawy dyliżansem, miał się zatrzymać w Sulechowie, niedaleko stąd, i
koncertować. Ja przytaczam się tutaj w człowieka, który żyje 200 prawie lat temu i oto rozmawiam z Fryderykiem Chopinem. Ja Państwu spróbuję to przeczytać w fragmencik tego, bo myślę, że ktoś się tym zainteresuje i zechce w całości z rzeczą tą się zapoznać. Proszę się zastanowić, pytam Chopina, może jednak, czy nie ja pytam, tylko bohater mojej książki, może jednak dyliżans wracał do Poznania inną drogą. To znaczy, którędy, odpowiada Chopin. No na przykład z Frankfurtu nad Odrą, przez Krosno Odrzańskie, po niemiecku Krausen i przez Sulechów, jak które Niemcy mówili Zielichau. W polskich publikacjach miasteczko występowało jako Zulich, Zulichów albo Zielichów. Nie pamiętam, abyśmy zatrzymywali się w miasteczku o takiej nazwie, mówi Chopin. Na pewno, mistrzu? Na pewno. A dlaczego pan tak uparcie o to pytasz? Bo niejaki Maurycy Krasowski napisał, że 28 września 1828 roku dyliżans zatrzymał się w Zielichowie. W przerwie wywołanej oczekiwanie na zmianę koni, pasażerowie przechadzkę po mieście odbyli, a wróciwszy z niej, widząc, że dyliżans jeszcze nie gotowy, weszli do domu, który służył za pocztę i restaurację zarazem. Fryderyk spostrzegł natychmiast w drugim pokoju, takim niby salonie, fortepian. Zbliża się do niego, otwiera, próbuje. O, wystrojony, powiada z pewnym rodzajem zadowolenia. Siada i zaczyna grać. Powtórz pan nazwę tego miasteczka. Zielichau, mistrzu. W polskim piśmiennictwie występuje jako Zulich, Zulichów albo Zielichów. W miasteczku znajdował się słynny w Prusach Królewski Instytut Pedagogiczny. Dalibóg, nie pamiętam, aby ani takiego miasteczka, ani fortepianu, na którym miałem grać w drodze powrotnej z Berlina do Poznania. A czy ów Krasowski, mówisz pan, był tam, słuchał mojej muzyki? Mistrzu, w książce ogłoszonej po niemiecku w 1877 roku Krasowski podaje nieco zmienioną wersję tego wydarzenia. Grał pan, monsieur, nie tylko swoje utwory, ale także i inne, na przykład mazurki. Jeśli nie on, to kto był tego świadkiem? Pyta Chopin. Na świadka, mistrzu, Krasowski przywołuje pasażera z fajką. Młodzieńcze. Ja sam jestem starym, doświadczonym metrem muzyki, ale oddałbym 10 lat mojego życia, żeby mógł tak grać, jak ty, miał powiedzieć ów swajką. Po zakończonym koncercie pocztmistrz wykrzyknął. Teraz spokojny i szczęśliwy umrę, bom słyszał Chopina, polskiego wirtuoza. A onże, jak pisze Krasowski, porywa na swe olbrzymie barki szczupłego i wątłego Fryderyka, niesie go w triumfie do powozu, życząc szczęśliwej podróży i wszelkiej w przyszłym życiu pomyślności. Zdumiewające, mówi Chopin. Dlaczego moja pamięć nie przechowała tego wydarzenia? W niemieckiej wersji książki Krasowskiego pasażer z fajką oznajmił. Gdyby Mozart usłyszał pana, uścisnąłby pańską dłoń i powiedział: brawo! Człowiek tak mało znaczący jak ja nie śmie tego uczynić. Coraz bardziej jestem przekonany, że ta mistyfikacja, ale nieszkodliwa. Świadkiem koncertu Chopina w Sulechowie był niejaki Keller, wykształcony muzyk-pedagog, nauczyciel pewnego kulaka. Tenże to, gdy Fryderyk grać przestał, z wielką powagą rzekł do wirtuoza i w tym samym padają słowa, które Krasowski włożył w usta pasażera z fajką. Bajka, mój panie, to tylko bajka. Do takiego wniosku doszedł również niejaki Hesik, pisząc w 1904 roku, że nie mógł pan grać w Sulechowie, przede wszystkim dlatego, że dyliżans z Berlina do Poznania nie jechał przez to miasteczko. A czy owa bajka o moim koncercie odbiła się szerokim echem w Sulechowie? Tak.
Skoro o Sulechowie mowa, to warto dodać, że w Sulechowie mieszkała kiedyś Wilhelmina Herzlieb, wprawdzie Niemka, ale to teraz Sulechów jest jakby w ciągłości kulturowej, także nasz. Ostatnia namiętność Goethego, miał 58 lat, zakochał się w Wilhelminie i pisał sonety. Jeden sonet, gdzie Goethe bawi się słowem z nazwiska złożonym Herzlieb, wiadomo, Herz serce, Liebe miłość. A skoro o miłości mowa, to teraz Maciej Wróblewski, między innymi wspomnienie Tuwima, z łatwością Państwo rozpoznacie, ten jeden z najpiękniejszych erotyków śpiewanych przez Niemena. Niemen pojawi się również via Maciej Wróblewski albo odwrotnie, bo będzie asnyka jednego serca. Ponadto coś ekumenicznego, czyli rosyjskiego. Wertyński już był, będzie Lermontow i będzie Okudżawa, autor z jednego z najpiękniejszych wierszy apostroficznych o Bogu, dopóki ziemia kręci się. Pamiętam, w stanie wojennym ten wiersz był śpiewany przez księży, którzy grali na gitarach, tak jak ksiądz Jacek, w kościołach. I wtedy to łączyło wszystkich. Nie było żadnych podziałów. Łączył nas Okudżawa swoją pieśnią, dopóki ziemia kręci się. Maciej Wróblewski. Przeze mnie. Otóż, jak byłem jeszcze młody, 2 lata temu, odbywałem koncercik z kolędami w domu starców w Zielonej Górze, czy tam w domu opieki społecznej, jak to zwą, nieważne. No i było na sali około 100 pensjonariuszy, częściowo niestety na wózkach inwalidzkich, częściowo śpiewali, przysypiali, płakali, wspominając sobie niedawne jeszcze chwile w rodzinnych domach. I skończyłem, dziękuję im serdecznie, odśpiewałem ostatnią kolędę. Życzę im bogatego gwiazdora, to było 2 dni przed Wigilią, a przede wszystkim krzepkiego zdrowia, żebyśmy się mogli w tym samym gronie spotkać za rok, żeby nikogo, broń Boże, nie ubyło. I tak się z nimi sympatycznie żegnam, a taka jedna starsza pani siedząca w pierwszym rzędzie cały czas cichutko zwraca się do mnie i mówi: a kiedy pan do nas przyjdzie? Ja mówię: no, proszę pani, w każdej chwili mogę, jestem w zmowie z panią dyrektor, mieszkam jak raz z 500 metrów od waszego domu, pięknego, jeden telefon i jestem. No ja wiem, ale na stałe. No. I troszkę zacząłem się zastanawiać po tym fakcie, że trzeba by się wziąć za jakiś stosowny repertuar. Panie Czesławie, dyscyk? To i dobrze, że pod namiotem jesteśmy. Ale to nie koniec opowieści, ponieważ ona podeszła do mnie później, jak już pakowałem instrumenty i mówi tak całkiem na poważnie, wie pan, mówi, bo ta, co ze mną mieszkała, to przedwczoraj zmarła i jest jedno wolne łóżko u mnie w pokoju, także myśmy się pomieścili jakoś. I naszła mnie właśnie taka myśl, żeby stworzyć piosneczkę o przemijaniu, o starości męskiej właściwie. I znów poza mną cały rok, Sylwester w zmarzłe chucha dłonie. Już nie tak prężny jest mój krok i dziewcząt wzrokiem już nie gonię. Już coraz wyższe schodki w domu, serce kołacze się jak ptak. Tabletki łykam po kryjomu, czy to starości mojej znak? Czy mam w rękawie jakąś kartę, którą bym jeszcze zagrać mógł? Czy moje życie nic nie warte, rozstrzygnie o tym kiedyś Bóg? I znów poza mną cały rok, Sylwester w zmarzłe chucha dłonie. Już nie tak pewny jest mój krok i dziewcząt wzrokiem już nie gonię. Już coraz wyższe schodki w domu,
serce kołacze się jak ptak. Tabletki łykam po kryjomu, czy to starości mojej znak? Czy mam w rękawie jakąś kartę, którą bym jeszcze zagrać mógł? Czy moje życie nic nie warte, rozstrzygnie o tym tylko Bóg? Rozstrzygnie o tym tylko Bóg. Rozstrzygnie o tym kiedyś Bóg. Pod papugami jest szeroko niklowany bar. Raz z papuszkami kolorową chustą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu. Pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu. Pod papugami, nawet wtedy, gdy muzyki brak. Pod papugami w kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Kolorowe muszle gwiżdże, gwiżdże wiatr. Zrobiłem sobie mozolnie sam. Strugałem go przez cały rok na parapecie różnymi pilnikami. Z ciekawych takich kawałków drewna powstawał, bo w lutnictwie, jak wiadomo, to drewno jest kluczowe w tym zagadnieniu. A więc tę płytę wierzchnią tutaj z pięknego takiego jawora falistego wyrzeźbiłem z takich dwóch łopat podarowanych mi przez kolegę z Podjeleniej Góry, którego dziadek przez przeszło 60 lat do pieca swojego w piekarni wkładał i wyciągał swoje chleby i bułeczki. Drewienko wysuszone do granic możliwości służyło szlachetnym celom i mam nadzieję dzisiaj też w dalszym ciągu służy szlachetnym dźwiękom. Tył gitarki, niezbyt szeroki, jak widzicie, niezbyt głębokiej, wystrugany tak jak łódka, zostały tylko brzegi, sporządziłem z drzwi prowadzących do mojego kibelka w poprzednim mieszkaniu. Czesiu, to jest dobrze znasz, na Chopina po niemieckim. Tam były machoniowe drzwi, wstawiłem sosnowe i też się pięknie zamykają. Jedynie stolarz, który te drzwi pociął i pokleił mi na takie odpowiednie cztery kawałki, z których wyszły mi cztery instrumenty, strasznie płakał, mówił: panie, ja 45 lat stolarzem jestem. Nigdy takich drzwi precyzyjnych by się nie udało zrobić, a pan to każe ciąć na jakieś gitary, panie. Szyjka została wystrugana z fragmentu ławki w Parku Zdrojowym w Karpaczu. I główkę mojej gitary, nie wiem, czy to widać, z daleka zdobi taki łeb kaczora lub łabędzia. Są sprzeczne zdania na ten temat. Aczkolwiek nie ma żadnego podtekstu politycznego w
tym zagadnieniu. I tutaj sobie jeszcze kazałem wygrawerować taką tabliczkę znamionową, która po odkręceniu czterech śrubek kryje całe serce gitary elektroniczne, że ten instrument obmyślił i własnoręcznie skonstruował dumny, bo polski, pokolny czeladnik trudnej sztuki lutniczej Maciej Wróblewski w 2004 roku. Jakby się kiedyś znalazła w muzeum, to żebyście Państwo wiedzieli, skąd się wzięła. Skąd się wzięła. Od tamtego czasu zrobiłem już kilkanaście takich instrumentów, a wcześniej robiłem różne gitarki. Ten na przykład tego pięknego Gilda, marzenie mojego życia, całego właściwie kupiłem miesiąc temu w Chicago. Zupełnie przypadkowo, to jest strasznie droga gitara, a kupiłem ją tanio. Zamiast dać za nią 8 tysięcy dolarów, dałem tylko 3, żeby tak było jasne. Dlatego, że dwa dni wcześniej przyniosłem do sklepu oddać niejako w komis matka żołnierza amerykańskiego, który zginął w Afganistanie. I ta gitara wraz z tym żołnierzem i flagą zwiniętą według amerykańskiego sposobu przyleciała do Chicago i została właśnie sprzedana. Ja jestem szczęśliwym jej nabywcą i nigdy się jej nie pozbędę. Ja zresztą żadnego instrumentu swojego, które zrobiłem bądź tam gdzieś dostałem czy kupiłem. Mam ich w domu chyba 17, a mój syn ma ze 40. I tak się bawimy. A teraz pieśń przy pomocy tej lutni właśnie, którą Czesiu zapowiedział, a którą dedykuję wszystkim paniom, chociaż właściwie dzisiaj drugi dzień lata dopiero, czy trzeci chyba. Ale jesień blisko, to już jak deszcze padają, to już... Dedykuję ją wszystkim paniom o blond włosach, a brunetki poczekają na następne pieśni. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało w sieni, gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni próbowały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina, nieśmiertelni żółty październik. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukierni, z przeokrenia, z przemodrenia senny. W parku płakałem szeptanymi słowy. Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy, ach, z czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku, w snach dawnymi bawiąc się wiosnami. Jak tą złotą, jak tą wolną wiązanką.
No i nie mogę się oprzeć, żeby w tym miejscu nie zaśpiewać w języku, który najlepiej od nas opanowali tylko Niemcy z NRD, podobno. A ten język, ten las słyszał wielokroć i przez długie lata. I dobrze, i niech im będzie. I teraz posłuchają sobie Kała Kolczyka, piosenki, którą Niemen przywiózł swojej duszy, sercu ze wschodnich stron, skąd pochodził, z Wasyliszek. Gdzie za miesiąc jadę właśnie na taki cykl koncertów po Białorusi. Może się jeszcze zobaczymy, chyba że mi Łukaszenko odstrzeli. Ale się nie dam. Одна звучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка. И уныва порой над Лукою разливается песня ямщика. И уныло порой над Лукою разливается песня ямщика. Столько чувства дай песне унылой, только грусти в напеве родном, чтоб в груди моей хладной остывай, разгореться сердце огнем. И припомнил я ночи другие и родные поля и леса, и на очи давно уж сухие набежала, как искра, слеза. И на очи давно уж сухие набежала, как искра, слеза. Однозвучно гребет колокольчик, и дорога пылится слегка, и умолк мой ямщик, а дорога предо мной далека, далека, и умолк мой ямщик, а дорога передо мной далека, далека. Zabieram się do zaśpiewania Jednego Serca, ale właściwie najpierw chciałem taką Państwu przybliżyć postać poety, zupełnie u nas nieznanego, być może oprócz fachowców. Mówię o Henryku Zbierzchowskim, lwowianinie, który bylował w swoim mieście Lwowie w początkach wieku, mniej więcej od 11-12 roku. Zaczął pisać poezję aż do wojny, po czym postraszony przez NKWD, coś tam nie takiego spłodził na Stalina, musiał uciekać. Uciekł do Krynicy naszej górskiej, gdzie wkrótce w 1946 roku zmarł. Pochowano go
bez specjalnych honorów, to było tuż po wojnie, w takiej krypcie na cmentarzu, w której mieszkał grabarz. I ta trumna w tym mieszkaniu grabarza w tej grocie przeleżała 2 czy 3 lata. W końcu jakieś Stowarzyszenie Poetów z Krakowa ją znalazło. Była wsunięta pod nią tabliczka Henryk Zbierzchowski, Lwów, poeta. Zrobiono mu uroczysty pogrzeb. No i tyle o nim słychać. Po prostu się nie wylansował. Rówieśnik Hemara, Tuwima, Asnyka, Kasprowicza i wielu, wielu innych luminarzy tego fachu. Pieśń jego jedną na pewno zna każde dziecko gdzieś od 4 roku wzwyż. Napisał on bowiem: pij, bracie, pij, na starość torba i kij. I każdy tę piosenkę zna oczywiście, nieco frywolną, ale wydał mnóstwo tomików swojej poezji i prozy również. Pracował od 7 do 15 jako urzędnik w Izbie Skarbowej w Lwowie, po czym szedł do knajp, gdzie ferował wódeczkę Baczewski wszystkim. Bawił się, tańczył na stole wraz z kobietami różnymi, po czym znów poezję pisał, a na jego ślad wpadł mój przyjaciel i twój też, Czesio, Sławek Gowin, również piękny poeta, piękny człowiek w ogóle, bo wyszperał na strychu w pamiętniku swojej babci, że jego babcia lwojanka miała otóż w 23 roku przez rok romans z poetą Henrykiem Zbierzchowskim. I on tym halsem poszedł, on jest zielonogórzanin, obecnie warszawianin. Nakręciliśmy film o Zbierzchowskim, w którym wziąłem udział, napisałem tam kilka muzyczek do tekstów Zbierzchowskiego. I jedną z tych piosenek chciałem Państwu zaśpiewać o miłości żołnierza do swojej szabli i do karabinu. Niech w księgach wiedzy szpera rabin, nauka to jest wymysł diabli. Mądrością moją jest karabin i klinga ukochanej szabli. Mądrością moją jest karabin i klinga ukochanej szabli. Nie dbam o szarże i o gwiazdki, co kiedyś mi przystroją kołnierz. Wypiszcie klechty i powiastki, ja biję się jak musi żołnierz. Wypiszcie klechty i powiastki, ja biję się jak musi żołnierz. Nie tęsknię do kawiarni gwarnych, gdzie mieszka banda cibolągów. Gardzę zapachem buduaru, gdzie para psoci wśród szezlągu. Nie nęcą mnie zalety babi, kobieta zdradną niech ją diabli. Kochanką moją jest karabin i klinga ukochanej szabli. Kochanką moją jest karabin i klinga ukochanej szabli. Nie jeden wróg miał na mnie chrapkę, a teraz jęczy w piekle na dnie. Ze śmiercią igram w ciuciu babkę, więc może wkrótce mnie dopadnie. Niech ksiądz mnie grzebie albo rabin, żołnierza się nie czepią diabli. Lecz w grób połóżcie mi karabin i klingę ukochanej szabli. Lecz w grób połóżcie mi karabin i klingę ukochanej szabli. Rzeczony go rzeczony.
zjednoczonego jednego serca. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność całą pił napój szczęścia pomiędzy ustami swoimi. I oczu dwoje, gdzie bym patrzał śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętymi. Jednego serca i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam za wiele. Państwo się pewnie domyśliliście, że trochę improwizujemy. Zapowiadałem o Kudrzawie, starałem to zrobić się oryginalnie. Będzie o Kudrzawa, zresztą to nie obejdzie się. I zapraszamy na scenę Krzysztof Ireneusz Schmidt, a potem Zbigniew Kozłowski. Krzysztof Ireneusz Schmidt jest człowiekiem, któremu udało się zrobić coś niesamowitego. Otóż jest taka reguła, tego lokalności dzisiaj rozmawialiśmy, że zwykle to, co lokalne, marzy o tym, żeby stać się ogólnym albo ogólnopolskim, bo jesteśmy tutaj w Polsce. Schmidtowi udało się zrobić coś odwrotnego. Ludzie z Polski piszą do, bez urazy, prowincjonalnego Pegaza Lubuskiego. Ponadto Ireneusz Krzysztof Schmidt wylansował wielu młodych gorzowskich poetów. O tym się rzadko mówi, ale Księżyc jest tytuł, przypomnij mi, erotyki świetne. Księżyc jest mężczyzna, tam był męski. Księżyc jest bezwstydny, tak. To znakomity tomik, no ale niestety tak właśnie bywa z lokalnością, że ci młodzi ludzie piszący świetnie, rozpoczynający w Gorzowie, potem znikają gdzieś w Warszawie, w większych miastach. Krzysztof Ireneusz Schmidt. Jest taki świat. Pomyśl, jest taki gdzie indziej, w którym od urodzenia do śmierci jesteś zdrowy i bogaty, bez pracy, co cię wcześniej upodli,
za nim u człowiecze, w którym każdy krok jest bezpieczny, a kolejny dzień listy przynosi od wiernych przyjaciół. Jest taki świat, w którym twoja kobieta jest najpiękniejsza i tylko twoja, a gdy odchodzi, zostawia ci życie piękniejsze od marzeń. Jest taka przestrzeń między niebem a ziemią, której Bóg nie zamyka na klucz przed człowiekiem, więc nie ma w niej bezdomnych, a dla głodnego zawsze jest miejsce przy stole. Grzech tutaj jest modlitwą o skrzydłach skowronka. Jest taki świat, gdzie indziej. I to jest jego okrutna wada. W nawiązaniu do jednej z piosenek przed chwilą słyszanych, poety Zbierzchowskiego. Starzejesz ty się, życie moje, każdego roku z końcem lata. Coraz ciemniej mam w torbie swojej, co tylko w łaty jest bogata. Lekka jest, ale nieść ją trudno. Dłuży się droga, nogi chudną. Posilić by się ciepłym słowem, by w żyłach znów się zatnił ogień. Za przyzbą dąb pochyla głowę, daje mi kij i krzyż na drogę. Ten skromny dar z wdzięcznością biorę, w dwójnasób wart, bo dany w porę. Jak ci młodzi się kochają, jak głęboko patrzą w oczy, jak swe ciała trą o ciała, jak się liżą, jak zębami swą namiętność pieczętują, jakże oni czują siebie, każdym nerwem czułej skóry, jak z rozkoszy omdlewają, jak są boscy w uniesieniach, jak ludzcy w poniżeniach. Jak ci młodzi siebie ranią niepotrzebnym słowem, gestem, jak okrutni są, jak zimni, jak nagle sobie obcy w usta wody nabierają, byle tylko nie powiedzieć, że kochają. Poprośmy jeszcze Maćka. Chciałbym, żeby zagrał do jednego wiersza. Raz, raz. Maciuś, jesteś potrzebny. Maciuś nie pali, także on sobie tak? Spokojnie czeka. Chyba nigdy nie palił. Jak byłem młody, to paliłem. A to jeszcze wtedy się nie znaliśmy. Tak. Maćku, mam dla ciebie jeden tekst. Tak, i tą piosenkę podegraj Zbierzchowskiego o karabinie i siabli. Rozumiem, że bez słów. Tak, bez słów, oczywiście. Byłaby fajna kakofonia. Tak. I oczywiście czuć ciszę, a ja postaram się w tym rytmie ten wiersz przeczytać. Bo zdaje się, że on, no, że to jest w duchu twojej muzyki. Song nędzarzy. Świetnie się wszystko ułożyło, a jeszcze lepiej los nam wróżył. Byliśmy wolni jak ptaszęta, radośnie kąpiąc się w kałuży. Tyle jest wokół pięknych rzeczy, które mieć trzeba jak najprędzej. Wyścig kolejną mija metę, tyle pieniędzy, ile nędzy. Boże, coś Polskę i tak dalej, śpiewa elita zgodnym chórem, a naród chce lub nie chce widzieć,
że z diabłem gra o jego skórę. Za bezsen poszły w pacht marzenia, do banków za lichwiarski kredyt, na mądrą wreszcie, sprawiedliwą, co miała chronić nas od biedy. Bezsilne opadają ręce, mężczyznom wstyd do łez się przyznać. Na sprzedaż wystawiła godność najlepszych synów swych ojczyzna. Spadamy z piękna ideałów, w sztolnie na śmierć skazanych domów, w sen fioletowy bez poranka, nie mieli Bogu ni nikomu. I nawet sobie niepotrzebni, więc nie żal pieprzonego życia. Lecz jeszcze przedtem Panu Bogu ciak wystawimy bez pokrycia. Jeszcze płyniemy na pokładzie, orkiestra gra, elita tańczy, czerwony sztandar pod pokładem butwieje. Aż ktoś krzyknie starczy. Szanowni Państwo, żeby mi poeci zbierali te teksty, to jeszcze mi się nie zdarzyło. Trzeba to jakoś opisać. I niech mi ktoś powie, że wielka improwizacja nie wychodzi najlepiej. Już Mickiewicz o tym wiedział. Jacku? O właśnie. Jak Sobótki. Proszę spojrzeć. Ja tak spoglądałem w lewo, czy ten deszcz pada. Czy Państwo już to widzą? Taką scenografię będzie miał Zbigniew Kozłowski i bardzo dobrze, dlatego że to jest jedyny człowiek wśród nas, który musi wszystko robić od zera, że tak powiem. Chociaż Alfred Ciatycki też próbuje coś konfabulować. Nawet sam się spłodziłem. No właśnie, samorództwo. Jest twórcą legend lubuskich. Ja zawsze jestem zafascynowany, bo mnie archetypy z natury rzeczy interesują i skąd on to bierze? Skąd, może odpowiesz najpierw, bo to jest fascynujące, bo przecież ja nie wierzę w to, że te powieści, opowieści płynęły z ust do ust prasłowiańskiej ludności, że gdzieś tam zapiski jakieś wygrzebywałeś. Gdzieś skądś to się musiało brać, bo te legendy brzmią jakby rzeczywiście krążyły z ust do ust. Już nie mówiąc o powieściach wcześniejszych, to nazywano go w radiu u nas Zbigniewa Kozłowskiego lubuskim Sienkiewiczem. Olbrzymia przesada oczywiście. Natomiast skąd się bierze? Oczywiście wszystkie legendy stworzyłem ja. Na podstawie osobistej obserwacji, a przede wszystkim bytności w pewnych miejscach. Były to na ogół miejsca historyczne i coś się wtedy ze mną działo, coś mi się przypominało. Po wyjściu z tych miejsc, to może był zamek, to była fosa, nie wiem, to był jakiś stary dąb. Czytałem, co się dało na ten temat w starych kronikach i to wszystko jakoś skompilowałem i wyszła legenda. To znaczy każda z legend. I chciałem Państwu przeczytać krótko, szybko fragment jednej z legend z mojej ostatniej książki Legendy Lubuskie II. Mam grać. Byłoby mi bardzo miło. Grać. No. Dziękuję bardzo, należy się 50 zł. Jak zwykle, taryfa ta sama. Proszę Państwa, gdybyście tak zamknęli na chwilę oczy, popuścili wodze wyobraźni, to możecie się odmłodzić o 600 lat. Kiedy otworzycie oczy, możecie znaleźć się razem ze mną w Międzyrzeczu w roku 1429. Na międzyrzeckim rynku wszystko już było przygotowane do mającego odbyć się dziś turnieju. Dookoła placu postawiono drewniane trybuny, na których zasiadły ciekawe atrakcje tłumy. Wygodę mieli właściciele rynkowych kamienic, wypełniali głowami wszystkie okna własnych mieszkań i mieli stąd doskonały widok. Naprzeciwko ratusza stanęła trybuna główna,
gdzie przygotowano miejsca dla notabli miejskich wraz z rodzinami. Czołowe zaś siedzenia przeznaczono dla starosty i kasztelana Jakuba, otoczonego wianuszkiem sędziujących dam. Wśród tych ostatnich nie zabrakło Jadwigi, trzymającej w ręku długą niebieską szarfę z lilią pośrodku, łamiącą się przy podmuchach lekkiego wiatru. Po przekątnej rynku przeciągnięto sznury obwieszone kolorowymi chustami, dzieliły one pole gonitwy na dwie części. To właśnie wzdłuż nich mieli najeżdżać na siebie walczący zawodnicy. Nad wejściem do ratusza zawieszono trzy tarcze odkreślające rodzaj zmagań. Turniej Międzyrzeczki symbolizowała zawieszona na środku tarcza czarna, oznaczająca konną gonitwę na kopię hasta. Po bokach wisiały już tylko dla ozdoby tarcze biała i fioletowa, symbolizujące walki piesze na topory oraz stępione miecze. Gwar w rynku starał się coraz większy, ludzie oczekiwali zawodu z rosnącą ciekawością, omawiali szanse poszczególnych rycerzy, aż wreszcie na środek wyszedł herold. Nastała chwila ciszy. Herold dostojnie jeszcze chwilę odczekał, po czym rozwinął trzymany pergamin i donośnym głosem zaczął czytać. Ogłaszam otwarcie pierwszego w mieście starościńskim Międzyrzeczu turnieju rycerskiego. Nie mogą brać udziału w szrankach ci rycerze, którzy znieważyli cześć niewieścią, zerwali małżeństwo, uciekli z pola walki lub trudnią się rabunkiem albo też gnębią swoich poddanych. Ustalono ilość gonitw na 25. Na rynek wjechało 16 kandydatów do zdobycia głównej nagrody – złotego łańcucha. Przy każdej prezentacji tłum głośno skandował imię rycerza, zachęcając go do wykazania jak największej dzielności w zawodach. Potem, kiedy wszyscy stanęli w szeregu przed starostą i kasztelanem Jakubem, aż blask bił od ich stalowo-szarych zbroi. Wszyscy zakuci od stóp do głów na jednakowych gniadych koniach, w płaskich hełmach, tak zwanych żabich pyskach, właściwych do walki na kopie, różnili się tylko herbami na tarczach i wstęgami, którymi przewiązali prawe ramię. Rycerz Trojden miał szarfę czerwoną, Jaksa czarno-białą, Gottfried żółtą, z pozostałych każdy w innych kolorach. Herold ogłosił pierwszą gonitwę. Łodzie płyną, pochodnie płoną. Słowa już dość, to słowo będzie jeszcze, ale bardziej lirycznie udramatyzowane z podkładem muzycznym. Maciej i tylko Maciej będzie i patriotycznie, i lirycznie, i o Kudrzawa koniecznie. A to będzie dopóki ziemia? Nie. Nie śpiewasz w ogóle? Znam, ale nie śpiewałem tego nigdy. Nigdy? Nie pamiętam tekstu. Nie. Nigdy? Nawet tak? Wtedy też nie? Nie. Nie, nigdy. Maciej Wróblewski. Ale zaśpiewam pierwszą miłość. W dodatku po polsku. Pierwsza miłość z wiatrem gna i walizkę ma spakowaną już i razem proszę. A ta trzecia jak w drzwiach przekręca klucz i walizkę ma spakowaną już. Pierwsze kłamstwo myślisz, ech, zażartował ktoś. Drugie kłamstwo, pusty śmiech, śmiechu nigdy dość. A to trzecie, gdy już przejdzie przez twój próg, bardziej zrani cię, niż na wojnie wróg. A to trzecie, gdy już przejdzie przez swój próg, bardziej zrani cię, niż na wojnie wróg. Pierwsza wojna, palią sześć, to już tyle lat. Druga wojna jeszcze dziś winnych szuka świat. A ta trzecia, co chce przerwać nasze dni, winien będę ja,
winien będziesz ty, a tej trzeciej, co chce przerwać nasze dni, winien będę ja, winien będziesz ty. Ech, raz, jeszcze raz, jeszcze mnoga, 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 mnoga raz. Ech, raz, jeszcze raz, jeszcze mnoga raz. Ech, raz, jeszcze raz, jeszcze mnoga, mnoga raz. Ech, raz, jeszcze raz, jeszcze mnoga, mnoga raz. Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa, nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polsko, nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polską nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzą. Zaszum nam Polsko, zgodą, miłością, dobrocią chciałoby się powiedzieć do tego wszystkiego, co Maciej tutaj wyśpiewał. I moi drodzy, festiwal tegoroczny zatytułowany jest Człowiek człowiekowi. Tak jak Stachura pisał, a staro dobre małżeństwo śpiewało, człowiek człowiekowi potrafi być i wilkiem, i sępem, i hieną, pumą czy dżumą, ale tam na końcu jest, że człowiek człowiekowi może być bliźnim, a z bliźnim można się zabliźnić. Ładnie powiedziane. I moi drodzy, poprosiłem tutaj młodzież naszej parafii, ciut starszą młodzież, aby właśnie przybyli do nas tutaj z pochodniami, żeby tym światłem też podzielić się. Bo kiedy człowiek zbliża się do światła, jest mu ciepło, widzi to, co wokół niego się dzieje, nie zrobi sobie krzywdy. Jezus mówi o sobie, ja jestem światłością świata. I poproszę teraz właśnie was, zapalcie te pochodnie, niech to światło płonie.
dla nas i dla innych ludzi, bo tak bardzo brakuje tego światła w tym naszym codziennym życiu. Nieraz tyle niepotrzebnych słów, czynów, bo człowiek wiele złego może zdziałać nienawiścią, ale jeszcze więcej może zdziałać dobrocią i miłością. Nie ma też rzeczy małych, jeżeli czynione są właśnie z dobrocią i z miłością. Niech to światło płonie nie tylko tutaj, ale też w naszych sercach, w naszym życiu. I tego wam wszystkiego też życzymy wraz z dzisiejszą gwiazdą wieczoru Maciejem. Niech to wszystko będzie w naszych sercach. Ta dobroć, miłość, żeby rzeczywiście człowiek chciał być wobec drugiego tym bliźnim. Dziękuję ci, księże Jacku, za tak piękne słowa. Dziękuję. Ja jeszcze nie kończę, szanowni państwo, jeszcze kilka piosenek. Natomiast muszę powiedzieć, że ta pieśń troszkę odwetowa, jakby nie patrzeć, ale w końcu wolno nam w swoim kraju śpiewać, czy nam się podoba. Tu w tym miejscu zabrzmiała niezwykle jakoś tak dramatycznie, a jak weszły te pochodnie, to rzeczywiście resztki włosów na plecach mi się podniosły. Jest taki naród, z wielu pieców jadł już chleb. Jak będzie trzeba, to staniemy w zwarty szyk naszych nadziei. Oh, yeah.
Dziękuję ślicznie. I jeszcze chciałem się pożegnać z Państwem ostatnią pieśnią, którą stworzyłem niejako na te trudne dzisiejsze czasy. Nazywa się ona Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Dowiedziałem się niedawno, że to biblijne słowa nawet. Tekst napisał Marek Gaszyński, a ja muzyczkę. Proszę uprzejmie. Serdecznie Państwu dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że jest coraz zimniej, pada deszczyk, komary kąsają. Trzeba kończyć. Dziękuję Wam za obecność, że dotrwaliście do końca moich poczynań. Jeżeli w ciągu tego krótkiego czasu obcowania z Wami jakoś potrafiłem Wam w Wasze dusze, serca tchnąć nieco nutki rozrzewnienia, nutki sentymentalnej, czy po prostu paru chwil zwykłego relaksu, który nam się wszystkim przecież w piękny sobotni wieczór należy, to jestem z siebie bardzo zadowolony. To było celem mojego tu przyjazdu. Oczywiście nie wspominając, prawda, o honorarium. Moi drodzy, pieniądz nie gra roli, jak się go nie ma. Jeszcze raz pięknie dziękuję. Do widzenia i do zobaczenia. Dziękuję Ci, Jacku, kochany.
drogi nasz Macieju, serdecznie bardzo dziękujemy, że chciałeś tutaj wystąpić w tych kęszyckich lasach, gdzie za plecami miałeś jezioro i przed sobą publiczność, widownię nie tylko z Kęszycy Leśnej, ale także z Wałbrzycha, czy z Gorzowa, czy też właśnie z Międzyrzecza, z innych okolic. Także jesteśmy bardzo ci wdzięczni za to, że wpisujesz się w tę historię drugiego festiwalu poezji śpiewanej. I to motto, które nas prowadziło, człowiek człowiekowi, chcemy najbardziej zapamiętać te ostatnie słowa, bliźni. A z bliźnim zawsze możesz się zabliźnić. Także dziękujemy właśnie za tę twoją obecność wśród nas, za twój piękny, wspaniały głos. Jak tak właśnie co niektórzy pytali mnie, a kto to jest ten Maciej Wróblewski? Ja mówię właśnie, słuchajcie, podobny jest do takiego Denis Roussos, był taki piosenkarz. Urody jest greckiej i przepięknie śpiewa. Prawdę mówię? Tylko no właśnie, może także... i podobny do tego Denisa, ale niestety nie z talentu. Talent jest i to było słychać dzisiaj. A jeszcze jestem młodym wykonawcą, jeszcze popracuję nad sobą. Także od nas tutaj, drogi Macieju, takie nasze wydarzenie, które miało miejsce po raz trzeci, Misterium Pasyjnej, przepięknie płyta przygotowana właśnie przez pana Kazimierza, który prowadzi ten portal społecznościowy. Tutaj jest piękne jego logo. Także od nas właśnie ta wizytówka. I powiem, że w tym wydarzeniu brało udział 50 osób z tej małej miejscowości, z Kęszycy Leśnej. Także druga książeczka ojcu Pio, który nie miał łatwego życia, ty też nie masz łatwego, bo ciągle po koncertach jeździsz. Ale to wszystko i na chwałę Bogu i ku radości ludzkich serc. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego od nas. Dziękuję ci, Jacku, szczęść Boże również. Moi drodzy, nasz znakomity gość jeszcze się zgodził jakiś utwór dla nas przygotować, zaśpiewać. Już tak na zakończenie. Mówi właśnie, że jeszcze będzie tak długo śpiewać, jak te pochodnie będą się palić. Ale to tak jeszcze z 3 godziny co najmniej by było, ale to już tak długo nie chcemy ciebie tutaj trzymać. Szanowni Państwo, nie sposób w takim wieczorze nie wspomnieć wielkiej poetki naszej współczesnej, niestety już nie żyjącej od kilkunastu lat. Mówię o Agnieszce Osieckiej, autorce mnóstwa przepięknych, wspaniałych piosenek, głównie autorki wielu tomików, wierszy, wielu jeszcze nieodkrytych, o ile wiem, są właśnie odkrywane i przygotowywane do druku. I na zakończenie, na pożegnanie, taka ładna piosneczka mi się kojarzy. Pytają przy wieczerzy i u piekielnych bram, co nam ten rok zabierze, a co daruje nam. Co nam ten rok zabierze, a co daruje nam. Kobieta grzechy bierze, a Bóg zamyka kran. Co nam ten rok zabierze, a co daruje nam. Co nam ten rok zabierze, a co daruje nam. Ciemnieją miejskie wieże, nie widać pan czy cham. Co nam ten rok zabierze, a co daruje nam? Co nam ten rok zabierze, a co daruje nam? Kruszymy się jak skała, każdy jest w nocy sam. Co nam ten rok zabierze, a co daruje nam? Co nam ten rok zabierze, a co daruje nam? Za nasze polskie życie, za takie, jakie jest, wypijmy wódki i łyczek z
domieszką cudzych łez. Wypijmy wódki łyczek z domieszką cudzych łez. I obiecuję wam, że jak dojadę do domu, bo wcześniej nie mogę, sięgnę do lodóweczki i mam tam pyszną, taką białą, białoruską budynkę i trzasnę za wasze zdrowie seteczkę, a może i dwie. Co również państwu polecam. Jutro niedziela, wyśpimy się pięknie, kac nam przejdzie. Dobranoc, dziękuję pięknie jeszcze raz. Dziękuję ci, Jacku, za zaproszenie. Dziękujemy. I trzymajcie się. Dziękujemy za ten piękny koncert.